Ta gra kosztowała 250 milionów? Nie no, 150 milionów dolarów. Czy 250? Ja już nie wiem wreszcie. Różne rzeczy są podawane. Jedno jest pewne. Ta gra się nie zwróci. 250 milionów? To kosztowało 250 milionów? Widzowie, szybka matematyka. Ile ta gra kosztuje? 60 dolarów na Steamie? 60 dolarów chyba. Steam bierze 30% kata. Rozprowadzając w Europie masz 19% VAT-u. Nie wiem, czy nawet tak duża korporacja jest w stanie jakoś skipnąć ten VAT. Więc finalnie z twojego produktu zostaje ci 30 dolarów. Tak uprościając, no nie? Naprawdę uprościając po Steamie, po podatku, po VAT-cie, no nie? Zostaje ci połowa. Więc takiej jednej sprzedanej kopii to oni dostają 30 dolarów. To teraz policzmy, jeżeli to kosztowało 250 milionów podzielone przez 30 dolarów, oni by musieli sprzedać 8 milionów kopii. To jest niemożliwe przy tym tytule. Mi się wydaje, że ten Dragon Age w pierwszy miesiąc, oni się pochwalą niedługo wynikami sprzedaży sprzedanego 1 miliona kopii. W sumie 1 milion kopii dość szybko Lords of the Fallen rozprowadziło. Jaki oni mieli peak? Zaraz zobaczymy. 43 tysiące. Oni się gdzieś tak po miesiącu tym pochwalili. Ten Dragon Age, no właśnie 2 miliony do świąt może. Nawet by 3 miliony sprzedał. Ale 8 milionów? Ta gra, ona się na przestrzeni 10 lat zwróci. A oczywiście, Borysow, to jest bardzo ważne, co mówisz. Dużo osób też może to faktycznie ograć w abonamencie. I wtedy ten abonament jest o wiele tańszy, bo tą grę wtedy kupujesz za 15 dolarów. Niby jest sprzedane 450 tysięcy. Ty, a czy Gamolitik już coś o tym mówi? Dragon Age Veilguard. To jest generalnie strona z bardzo dużą ilością statystyk. No nie, to sobie możecie zobaczyć, ile średnio zarabia jakiś gatunek gier, ile jest gier wypuszczanych codziennie na Steam, bo Steam ma otwarte API, no nie? No to słuchajcie, tutaj jest napisane, że 500 tysięcy kont na Steamie ma przypisanego Dragon Age'a do siebie. 500 tysięcy. Załóżmy, że na konsolach ludzie mają drugie tyle i w abonamencie. No to milion może faktycznie sprzedali. 25 milionów gross revenue. No. Długa droga przed nimi jeszcze, nie? Długa droga. No jest jak jest, nie? Nie wydaje mi się, żeby ta gra się zwróciła. Może, wiecie, w momencie ją dodadzą do Epic Store'a i sprzedadzą licencję Epic Store'owi za 10 milionów, żeby mogli tą grę rozdać za darmo, ale ten produkt się zwróci? Nie. Ale najciekawsze jest to, że my jeszcze na to patrzymy przez pryzmat jednego produktu. Czy zainwestowane pieniądze w tego Dragon Age'a po prostu się spłacą teraz? Czy to 250 milionów wróci? Ale tutaj trzeba popatrzeć na jeszcze jeden element z tym związany. Jak to będzie rzutowało na całą markę? Jak to będzie rzutowało na kolejnego Dragon Age'a? Bo to też trzeba mieć tego świadomość, że w tym momencie po prostu została zakopana marka. Przyszłościowy Dragon Age o wiele gorzej się sprzeda, o ile takowy będzie. Więc to możemy sobie policzyć, ale też no, mamy świadomość tego, no, że każda taka sytuacja negatywnie rzutuje na przyszłości, nie? Potem marki. Widać to, nie wiem, też powiedzmy, bardzo dobrze było na przykładzie Cyberpunk, oczywiście DLC-ki zawsze się sprzedają gorzej, prawda? No ale ile kopii sprzedał Cyberpunk, ile kopii sprzedał DLC-ek do Cyberpunka? DLC-ka do Cyberpunka, nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale 20% osób kupiło? 25%? Pamiętacie te statystyki? Widzieliśmy, no nie? One były bardzo małe. W przypadku takiej Elden Ringa chyba większy procent osób posiadający Elden Ringa faktycznie kupił Shadow of the Earth 3. Phantom Liberty sprzedało 5 milionów w 2 miesiące, a Cyberpunk ile sprzedał? Z 30 milionów? 17 milionów. Ownerów jest na Steamie Cyberpunka. Więc no pewnie licząc jeszcze konsolę, licząc GOGa, no z 25 pewnie ma sprzedane, nie?